one są po prostu dla starszych, tak gdzie 17 sierpnia, nie można rozglądać po pewnym stylu balowania pisania. Teraz wam wkrótce przedstawię, z czego się składa ikonostas. W środku, w części centralnej, mamy carskie złota, złota królewskie, przez te złota przechodzi panujący, car, król, kapłan. O, widzisz, może taki, taka... Czerna. Czerna. Jutro jest mochniaczka wyżnia. Kamień komczyrny. Mochniaczka Nyżnia. Village.
Jaworki, jawirki, biły potyk. Jawierki. Serpa w jawierkach. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stopne ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to, jak cyganowy na łesilu, każą ty synu śpiwaty, śpiwaj. Toto on synku znaj, że prawdy je tmatem. Po cyrkowno-słowiańsku, komu tmatem to jest milion. Tmatem, lem, lem, kolina jedna, lem. I ja tu użył, kolisi było, bo w nas na słowo pora, cisz, gadali, nie gadali, na przykład tak Polacy gadają, czas już na mnie pójdę do domu. Pora na mnie już pójdę do domu, a w nas, nam ja już czas pójdę do domu. I to nie chodziło słowo pora, seret lękiu, a ja go użył. Smerć z miękkim znakom, w nas jest smert, nie smerć. Słowo jeszcze. Ciż nie lękijuskich, kiedy ona znała, to by widziała, że tu jest coś i nie tak. A nam w historii kazali śpiewaty, ci samyśmy chcieli śpiewaty. Pora, pora, za Rus świętuju. Ci smerć, smerć, lacham smerć, smerć moskowskoj, żydyjskoj komunii. Boże, caria chrani, jeszcze Polska, ci jeszcze dasz to. Prawda? Znałabym. Ja to skomulował, że nam w prostiazi historii kazałeś piłaty wsiakę hymnę. Kiedy jak cyganowy na łesilu każą to synku śpiewaty, śpiewaj. To to lem synku znaj, że to prawd je miliony. Lem lem kolina jedna lem. I wyobraźcie sobie, co to ta baba pisze ob besiedujuczy to wiersz. Wiersz ma formę monologu wypowiadanego przez umierającego człowieka. Wystarczyło jedno słowo smerć, żeby umierający człowiek był. Zdaje sobie on doskonale sprawę ze swojej sytuacji, przyjmując ją z pełnym opanowaniem. Pierwsze dwa wersy to jakby pytania i odpowiedzi stawiane samemu sobie przez podmiot. Pełne są spokoju i pewności. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć. Kolejne wersy w pierwszej chwili sprawiają wrażenie plątaniny słów. Jak się nie zrozumie, to jest plątanina rąk. Dokładnie. Której brak sensu, efekt ten powiększony jest przez konwencję wiersza wolnego, którą przyjął autor.
I to ci stop, ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to, jak cyganowe na wesielu każą, ty synu śpiaty, śpiwaj. Jednakże ten pozorny chaos słów ma zamierzony cel. Nie można zapominać, że podmiot mówiący jest człowiekiem umierającym i pewien nieład wypowiedzi może wynikać z przedśmiertnego majaczenia oraz z obawy przed tym, że nie zdąży powiedzieć tego, co naprawdę ważne. No. No, dlatego nie odebrałam. I smutne, ale zaczyna w bodaniach literaturoznawczych, twórczości Łemków. Nie poświęcono do dziś wiele miejsca. Powszechnie traktowana jest ona jako swoisty regionalizm o niewątpliwym uroku, ale małej wartości artystycznej. Tak, widać wysoki pułap naukowy, literaturoznawczy przyjmuje, prawda? I jak się tak wartości odczytuje, to jaką... Jak można poznać wartość tej poezji, prawda? Kto jest autorem to? Szatner? Kto? Małgorzata Wosiek. O, Wosiek. Potem jest w porządku, ładnie rozbiera teksty. Ale teksty tak, to był tekst zakamuflowany. Taki jak to był, ja nie znam, kolem więc jak kazał. To jest w 70-tych rokach, czy początku 80-tych się kazał, to wiesz, ja opustył. Tak ją opustuję, potem tak ją wysłał, nie bardzo im wierzył, że przejdę. Że przejdę, no bo jak się zastanowić, to znaczy, taki, który się bierze do tego, jak omawiają, czy byś łemkiewską literaturę, powinien znać i język dakus, żeby oryginał, żeby odczytać. Jakby znała, bo tak jak redaktor się poznał, że tuż to się jest. Nie tak, bo autor użyła jeszcze w nas słowa nie, prawda? Czy tak jak powiem śmierć, się pisze bez miękkiego znaku śmierć. I można było poznać i to jakby niby pozorna plątanina. Ale tu jest cytoto, każut ty synku śpiłaty, prawda? To mi się zdaje, że hoden odczytać człowiek, kiedy się wnuri. Że tu jest jakiś sens. Mówiłem, że trzeba się starać i znajdzie ten sens. No ale to tak będzie. O, dwie kary i poleciało. I tak jest. I ja pamiętam, jak nam zwracali uwagę, że my na premier, że by się dojuczyło swojej historii, opieramy się na Łemkina, nie? I думаю, że Łemkin jest to nićki, słabiczki, historia Łemkowej. No, dajmy na to. Na dany czas, taki dla narodu, gdzieś swoją rolę, jaki są mał i spełnił. Ale Janej z Łemkina wziął do ruky, to im przeczytał tomy polskich łobmiańskich, Henslił, Jażdżewskich i... Taki Łowmiański napisał początki polskie w sześciu tomach. Ja historię lubił se, ja to pretrolę już szybko, także to ja nie mam na tym się wychował. A one nam zamitowali, że myśmy tak romantykę, że nie tej historii nie beremy tak, nie przychodzimy do niej profesjonalnie, ja mam, że tak chaotycznie, za to, że ich racji nie przyznajemy. I tak było. I tu mamy przykład. Chciałem takie dobyci do właśnie. Głupo się czuję, bo Boronysz, jakby dach to napisał. Boronysz Słowersza, prawda? Jakby dach to napisał, to byłoby lepsze. Do tego ja chciał szturyty, na premier jest takie bardzo taki, ja go nazywam Polskiej Szkoły Romantycznej, Czajkowski historyk. Który bardzo utwierdza to tu naszą włoską kolonizację, teorię włoskiej kolonizacji, o włoskim pochodzeniu Łemkiu. I na premier jest taka sytuacja. Pieracka międzywojenna, ona jest traktowana za taką romantyczką, historyczką. Że abelemu utwierdzili polską rację stanu. I ona napisała w odniesieniu do Florynki. Tam był Szołtys, Klementy i Worhacz. Ale jak przeglądamy różne dokumenty, knihy, to widzimy, jak to te pismak polskie, skryby,
Jak preinaczalaj, bo jemu nasidiło w Gambii, to jak prepisło na polski, to nieraz prepisał czysto w polskim zwuczaniu na złojsko, nieraz go spotworył. I on tam napisał Klemens Wargacz. I Pieracka napisała zapewne Węgier z pochodzenia. Zapewne Węgier z pochodzenia. A Czajkowski, wielki dzisiejszy historyk, wielki autorytet teraz, największe prace o włoskiej kolonizacji, już nie besiduje zapewne Węgier, tylko Węgier. To zapewne już usmarłem Węgier z pochodzenia. I mamy przykład. Nas osudzują, że my romantykę, że my nie podchodzimy profesjonalnie do sprawy, do historii, a sami takie rzeczy robią. Ja chciałem takie dwa wyjmki wziąty. Tot i tego historyka. Wskazaty, że to, co nam zaszmariują, że my nie profesjonalisty, sami to tworzą. Sami to tworzą. A Petre, a Wargacz by było madziarskie, a Wargacz nie będzie madziarskie? Mi się zdaje, że Wargacz by było bardziej madziarskie jak Wargacz, ale ona si to nie, jakby było Wargacz, to by sobie skojarzyła może. Warga to jest słowo słowiańskie. Także w tym. Inna sprawa, że wśród Madziarów to się takie ustupowało takie, ale musimy znać, że Madziare mają w sobie w swoim słownictwie kupu słowiańskich słów, z drugiej strony. Bo oni się nasli, jak przyszli na Panoniju, no to się nasli ciukom wśród Słowian. Z południa, od południa byli Słowiany i od północy byli Słowiany. Może nie ze wszystkich stron, bo ze zachodniej strony już byli Niemcy, ze wschodniej Rumuny, ale z dwóch stron, z północy, z południa byli Słowiany. I właściwie taka dość próżna kultura, wtedy, bo czas Kiryła i Mefodia, próżna kultura słowiańska była wtedy. A znasz to po maniarsku sam? Nie wiem, to do maniarą. A jakie słowa nasze dotarły do nich? To znaczy, od nich dumam, że i choćby nie siedziłem nad tym tematem akuratnie. Nie siedziłem nad tym tematem i żebym budane zrobił akuratnie. Lubowałem się konkretny temat. Także nie chciałbym... Ale znam, że takie te słowiańskie słowa przeszły do madziarskiego. Znam. To się mi tak nie zajmowało, ale duże słowiańskie przeszło do madziarskiego. Ja znam, że nazwiska madziarskie są między łemkami. A z madziarskiego takie słowo jak bacza. Jest słowo madziarsko. Serencza jest słowo madziarskiego pochodzenia. Ja znam, że w naszym selu w Chorowie od mamy tam były harajdy, madarasze. To wszystko madziarskie nazwiska. Hej. Koło Dukli. Tak jak z polską kulturą mamy wielki związek, bo my koło Polaki żyli tysiąc roku. Powiedzmy tysiąc. Tak z Madziarami, bo Madziary były od południa, Madziary były Słowaki opomieszane, ale Madziary riadyły, była madziarska država przecież. Z tamtej strony Beskida była madziarska država. Także i mamy bardzo duże